Babskie gadanie i męskie rozmowy. Niby nic, niby taki dowcipny tytuł, ale jednak no, pewna nierówność językowa występuje, bo wynika z tego, że baby gadają, a mężczyźni rozmawiają. Ale w słowniku na fali będziemy dzisiaj, zarówno jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, rozmawiać. Witajcie w słowniku na fali. Przed mikrofonem Jarosław Banaś, w Toruniu językoznawca dr Sebastian Żurowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Dzień dobry. Zacznijmy w takim razie, jak pan pozwoli, od tego tytułu. Ja tylko jeszcze powiem tym z państwa, którzy nie słuchają nas od samego początku, że te tematy żyją swoim życiem i w zasadzie od pierwszych naszych audycji o języku polskim pojawiają się, ale co jakiś czas te definicje się troszeczkę zmieniają, poprawiają, nabierają innych kontekstów. Dzisiaj mamy kontekst, o który zapytam i już teraz wywołam napięcie. Chodzi o grę w golfa i chodzi o kobietę, która gra w golfa, ale na to wyjaśnienie musicie państwo troszeczkę poczekać. A zacznijmy od tego babskiego gadania i męskich rozmów. Niestety mamy w języku utrwalone pewne stereotypy. One właśnie zwykle są utrwalone w takich związkach frazeologicznych, w takich wyrażeniach, z których językoznawcy i socjologowie też rekonstruują potem tak zwany językowy obraz w języku. No i tu jest taka sytuacja, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wyrażenia związane z mówieniem, no to ta konotacja związana, te skojarzenie związane z kobietami i tu jeszcze gorzej, z babami, jest niestety negatywne, bo znaczenie tego wyrażenia odnosi się do właściwie bezwartościowego gadania, gadanie o niczym, gadanie, żeby gadać, w przeciwieństwie do tych męskich właśnie rozmów, które są takie poważne, na ważne tematy, jakoś tam przełomowe, istotne i tak dalej. No niestety to jest dziedzictwo wielu wieków, wielu dekad rozwoju języka w kontekście kultury. No a kultura była taka, jaka była i jest taka, jaka jest w wypadku właściwie wszystkich kultur europejskich. No ona była bardzo męskocentryczna i to jeszcze w języku jest. Oczywiście gdybyśmy się przyjrzeli jakiejś częstotliwości używania, to pewnie by się okazało, że to w tekstach wcale nie jest takie częste mówienie o tym babskim gadaniu. To można by tam jakoś sprawdzić i to wcale nie jest źle, że takie wyrażenie się z języka wycofuje, no ale w słownikach będzie i będzie ślad tego, że rzeczywiście rozmowy kobiet były traktowane przez użytkowników języka, pewnie mężczyzn, ale nie tylko, jako takie mniej wartościowe gadanie o niczym. No ale mówię o tych ewolucjach pojęć, ponieważ no tak jak dzisiaj cokolwiek dotyczy wymiany informacji czy kształtowania poglądów, to ja bym powiedział bez wahania, że to mężczyźni gadają jak najęci i powiedziałbym, że plotą wręcz bzdury często. Natomiast kobiety w wypowiedziach, jeżeli już są zaproszone, są bardziej zrównoważone, bardziej oszczędne w słowach. Czyli tu bym raczej obserwował taką sytuację, że to chłopy gadają, a kobiety prowadzą rozmowy. I nie wiem, jak pan doktor to obserwuje w mediach, no bo to głównie na tym... Tak, tu się zgodzę, medioznawcy opisują te zjawiska, zwłaszcza przez te ostatnie dwie dekady, kiedy w Polsce, w Europie, na świecie to trochę wcześniej się zaczęło, w Stanach Zjednoczonych, mamy do czynienia z tak zwanymi całodobowymi telewizjami informacyjnymi, która bazuje na zapraszaniu gości na rozmowie, na dyskusjach, niby dyskusjach w większości wypadków. No to w pracach medioznawczych pojawiło się właśnie takie określenie jak męski typ rozmowy i to jest w tym kontekście już negatywne, bo to mężczyźni są tymi, którzy ciągle przerywają, mówiąc: ja panu nie przerywałem. To jest właśnie w tym obrazie medioznawczym debaty, dyskusji kojarzone z mężczyznami. Natomiast
kobiety, nawet jeżeli one należą do różnych partii, także bardzo sobie wrogich niestety czasem, bo to nawet nie są przeciwnicy, to są wrogowie polityczni przecież w tej retoryce, to jednak kobiety potrafią dyskutować bardziej merytorycznie i przede wszystkim, no właśnie, nie na takim poziomie agresji, przerywania sobie, wchodzenia w słowo, zagłuszania dyskutanta i tak dalej. Więc tutaj trochę to się rzeczywiście zmienia. Nie wszyscy mężczyźni oczywiście wchodzą sobie w słowo i nie wszystkie kobiety tak grzecznie czekają, aż dyskutant skończy, ale jednak da się tu zauważyć taką tendencję i to jest w pracach medioznawczych opisywane. No i jest jeszcze taka cecha tych rozmów medialnych, takiego przymilania i kokietowania się. I tu oprócz tego pasma informacyjnego, publicystycznego, bardzo dużą rolę odgrywa pasmo, no powiedzmy tak w skrócie, śniadaniowe, czyli takie magazynowe rozmowy o różnych rzeczach. I tam też występują panie. Tam jakoś szczęśliwie w przewadze. Ale teraz znowu obserwuję taką sytuację, że te kobiety prowadzące te programy i rozmawiające o potrawach, o strojach, o czymkolwiek, o wakacjach, są bardziej skoncentrowane i męskie, bym powiedział. Natomiast panowie są, zaczynając od ich wyglądu, do sposobu przedstawiania swoich poglądów, kokietują, przymilają się, zabiegają, czyli zachowują się tak, jak w stereotypie kiedyś myśleliśmy o kobietach, które starają się zdobyć sympatię, a ostatecznie partnera. Czy tutaj o tych śniadaniowych ma pan jakąś obserwację i czy mężczyźni w pana oglądzie, tak jak to ja definiuję, są mniej męscy, niż by wypadało z tego stereotypu? No, tego nie potwierdzę, ani temu nie zaprzeczę, bo tutaj sam mam mniejszy ogląd, to znaczy nie śledzę tych programów. Tylko jeżeli jakieś wpadki głośne się pojawiają, typu przebicie gwoździem dłoni, to oczywiście wtedy moja uwaga się zwraca ku takim programom, ale na pewno tu czynnikiem, nie chcę powiedzieć decydującym, ale istotnym może być to, że bierze się pod uwagę potencjalnych widzów danego typu programu i znowu stereotypowo będzie się oczekiwało, że te programy tak zwane śniadaniowe oglądają właśnie kobiety, czy może one im towarzyszą podczas jakichś tam porannych czynności w domu właśnie i może właśnie ten To taki przymilanie. trochę silniejszy wizerunek kobiety i taki bardziej sympatyczny mężczyzna wynika z tego, że twórcy chcą właśnie się dostosować do tej swojej widowni, targetu, jak to się określa w medioznawstwie, w mediach. No, tak można by to interpretować, a może jest to przejaw jakiejś tam przemiany społecznej. Myślę, że wyrazem przemiany społecznej byłoby to, gdyby te programy zupełnie zniknęły, a one jednak mają się dobrze i każdy kanał takie pasmo, każda stacja takie pasmo No to produkuje. jest takie słodkie bla bla i to właśnie byłoby kiedyś, że to jest babskie gadanie, ale to są chłopskie gadania według mnie. Są chłopskie i tam zawsze jest para prowadzących, jakoś tam się dzielą tymi rolami. Ktoś inny rozmawia z jakimś gościem, ktoś inny tutaj z kucharzem, który akurat coś przygotowuje, ale generalnie te rozmowy są prowadzone też często w parach. No i to też różne role mogą tutaj prowadzący przyjmować. No, wydaje się, cieszy się popularnością. A mówię o tym dlatego, bo jak mówimy o tych stereotypach powielań zachowań, to pan doktor tutaj podkreśla, no, zostało niestety wpisane do słowników i tak przez pewien czas będzie pokutować. No, może to kiedyś przeczytamy jako, no, jakieś tam świadectwo czasów. Ale tu mamy jeszcze jedną sytuację, że książki w tej chwili, czy słowniki, no niestety, przy całym szacunku do pana ciężkiej pracy, mniej kształtują opinię publiczną, a bardziej właśnie taka para prowadzących, która się przymila, czy taki pan bardzo, że tak powiem, starannie ubrany, wystylizowany, przymilający się publiczności swojej, to
Oni, w mojej ocenie, mają większe oddziaływanie na kształtowanie się także języka, bo to oni narzucają ten standard, to jest później gdzieś tam powielane w odbiciach, świadomie, nieświadomie. Ludzie myślą, że jak będzie się zachowywał jak ten pan z telewizji, to też będzie lubiany i przymilny, bo on ma taką dużą oglądalność, no to mnie też polubią sąsiedzi, jak ja będę się tak wygłupiał. No tak to wydaje mi się działa. Nawet byłbym skłonny się zgodzić, chociaż tu znowu można niuansować i pewne zastrzeżenia wprowadzać. No bo rzeczywiście takie klasyczne, wielotomowe słowniki, które gdzieś tam stały na półkach i były takim wzorcem języka, z którego się czerpało i z których korzystali tak naprawdę na co dzień i dziennikarze, i prawnicy, sędziowie, to korzystali, wiemy, bo czasem jeszcze starsi dziennikarze w redakcjach pamiętają, że na przykład w prasie, w działach korekty były te półki ze słownikami, tam się dzwoniło, czy chodziło się do korektorów pytać o radę językową w starych, dobrych czasach. Te słowniki rzeczywiście one już nie kształtują niczego. To są pomniki, które gdzieś tam można postawić na półce, jeżeli ktoś traktuje książki jako element upiększający wnętrze i tyle. Ale takie słowniki elektroniczne, często tworzone przez użytkowników języka, nie przez językoznawców, profesjonalistów, tylko przez internautów, nawet Wikisłownik, to one jednak trochę biorą udział w debacie tej internetowej. Udział, bo zdarza się tak, że w tych różnych dyskusjach, pod artykułami, w komentarzach po prostu przywołuje się słowniki. No to są te słowniki, które są najlepiej wypozycjonowane, które niekoniecznie są najlepszymi merytorycznie, ale jednak użytkownicy wiedzą, że coś takiego jest i czasem korzystają z argumentacji i powołują się na znaczenia słów w danym słowniku. Jakimś tam znalezionym w internecie, no zwykle przypadkowo, ale jednak. Czyli może być tak, że taki dobrze wypozycjonowany słownik jednak jakoś na debatę wpłynie i na postawy, a widzimy to po Wikipedii, która, no jeżeli czegoś nie ma w Wikipedii, to tak jakby nie istniało, ale przecież Wikipedia też miała za sobą takie epizody tak zwanych fejkowych artykułów, gdzie po prostu ktoś wymyślał jakąś osobę, jakieś zjawisko i to przez kilka miesięcy czy kilka tygodni funkcjonowało jako element wiedzy, taki pewnik sprawdzony, na który się powoływano. Więc te słowniki trochę mogą kształtować, jeżeli autorzy słowników dostosują się do rzeczywistości internetowej i do tego, że informacji szuka się właśnie w internecie, bo to, że tam na półce, w słowniku, w jakimś tam drukowanym wydaniu ja czy inny językoznawca napiszemy, że babskie gadanie to już przestarzałe, obraźliwe, to oczywiście na nikogo nie wpłynie. Bo nikt do tego nie dotrze, ale w internecie to już może gdzieś tam kiedyś zarezonować. Dziękuję serdecznie. Kwadrans za nami, czyli o graczu w golfa rodzaju żeńskiego opowiemy za tydzień. Pan doktor skromnie nie powiedział dzisiaj w audycji, to ja przypomnę, że jest współredaktorem dobrego słownika i to jest właśnie zasób słów internetowych bardzo aktualny. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Sebastian Żurowski w Toruniu, językoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Jarosław Banaś, Polskie Radio Koszalin. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. No, bardzo dziękuję, do usłyszenia.